this in the summer, man. Na terenie motoparku w Olszynie odbyły się offroadowe Mistrzostwa Europy King of Poland, w których wzięli udział kierowcy z kilkunastu państw kontynentu oraz Ameryki. Współorganizatorem zawodów była gmina Olszyna. W dniu wczorajszym rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w jeździe offroadowej na torze krosowym w Olszynie. Przyjechała cała czołówka światowa. Jest to po raz pierwszy organizowany wyścig w krajach Europy Wschodniej i organizatorem tej imprezy jest między innymi współorganizatorem gmina Olszyna. Cieszymy się, że w ten sposób mała gmina może być zapromowana na arenie międzynarodowej i to, co zostało już wcześniej powiedziane przez organizatorów, że rok przyszły to będzie dużo większa jeszcze impreza, ale w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować głównemu organizatorowi tej imprezy, panu Jackowi Liszkowskiemu, który nie szczędził czasu, zdrowia, środków, żeby przygotować ten tor do wczorajszych i dzisiejszych zawodów. Głównym organizatorem mistrzostw było Centrum Sportów Motorowych Motopark Olszyna. Przyjechali do nas ludzie z całego świata, nie przesadzając, bo to jest Mistrzostwo Europy, ale przyjechali z całego świata. Od Alaski, Cypru, Malty i całą Europę tutaj zachodnią. Na pierwszej edycji 38 załóg. Wszystko funkcjonuje jak w zegarku. Organizatorzy z Ameryki mega zadowoleni. Już jest planowana impreza, już jest data nawet na październik, na następny rok. Ale z większą pompą, dwa razy większa, także tutaj chcą ściągnąć parę gwiazd i dużo więcej teamów. To był taki pilotażowy wyścig, który chcieliśmy też zobaczyć, jak to tu się spełni, jak to tutaj te warunki będą odpowiadały nasze torom, ponieważ nigdy jeszcze w Europie Wschodniej nie jechali, jest to po raz pierwszy. Musieliśmy ściągnąć 400 ton głazów dzięki sponsorowi Eurovia, które nam to zasponsorowało, 400 ton kamienia. To jest naprawdę było wyzwanie, żeby to w ogóle przewieźć i tutaj wszystko umieścić i żeby to spełniło swoje warunki. Na drugi rok chcą jeszcze poszerzyć tą trasę, żeby było więcej tych głazów i troszkę im utrudnić, żeby było bardziej widowiskowo i spektakularnie. No natomiast no, cieszymy się z tego wydarzenia, ponieważ i pogoda dopisała i kibice zadowoleni, także wszystkim, którzy nam pomogli, chcieliśmy bardzo podziękować. Od panu burmistrzowi, który tutaj wiele trudu, pracy w to też włożył i wszystką wodę nam jakieś załatwia, różne te cysterny z wodą, żeby można było tor polać i różne inne takie rzeczy, że naprawdę na telefonie wisimy cały czas i na bieżąco się to wszystko, bo to wszystko w trakcie się realizuje, różne pomysły wchodzą i trzeba to natychmiast uruchamiać, różne kontakty i tak dalej, żeby to wszystko poszło jak z masła, bo czasu jest niewiele, a oni cały czas jadą. Oficjalne zakończenie zawodów odbyło się na zamku Czocha.